naczyń koleżanka. Dzisiaj mamy dzień, który ogłaszaliśmy od miesiąca, 16 grudnia, gdzie przyjechał ze Szczecina do nas krwiobóz i akcja 100 kobiet odda krew na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Jest to znamienna data, bo 100 lat temu Józef Piłsudski pod naciskiem kobiet polskich podpisał dekret, który mówił, że wyborcą może być każdy człowiek bez względu na płeć. I od tego czasu kobiety uzyskały czynne i bierne prawa wyborcze, więc to jest znamienna data, tym bardziej, że byliśmy pierwszym krajem, jednym z pierwszych krajów, które właśnie takie prawa przyznały kobietom przed Hiszpankami, przed Francuzkami, przed Włoszkami, więc powinniśmy to uczcić znamienicie. Oczywiście przez cały rok my jako Era Kobiet organizowałyśmy różne akcje, ale tutaj zaangażowałyśmy różne środowiska. Między innymi pomysłodawczynią była dr Zdanowska i taka grupa też lekarzy zaangażowała się właśnie w tą akcję po to, żeby tą akcję zapromować, ale również 4 stowarzyszenia i fundacja. Stowarzyszenie Era Kobiet, Stowarzyszenie Viva My, Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin oraz Fundacja Pomocy Dzieciom Magia. Więc to jest fantastyczne, że te organizacje pozarządowe potrafiły się zorganizować pod tym jednym tematem. I też o to chodzi, bo jednak też budujemy społeczeństwo obywatelskie. I cieszymy się, że również w tą akcję zaangażowali się mężczyźni. I tak jak widzimy, przychodzi dużo kobiet, ale również i mężczyźni, którzy chcą oddać krew i wpisują się w tą akcję. Spodziewa się Pani dużej frekwencji? Mnie zależałoby na tym, żeby było 100 kobiet dzisiaj, oczywiście, natomiast jeżeli będzie więcej, no to będziemy wszyscy przeszczęśliwi. Głównie chodzi o to, żeby tej krwi było jak najwięcej, bo wiemy, że krwi jest ciągle za mało, ciągle krwiodawstwo nie jest tak popularne i też z tego, co wiem, statystycznie mniej kobiet oddaje, więc to też jest taka forma zachęcenia kobiety do po prostu honorowego krwiodawstwa. Czy pierwszy raz będzie Pani oddawać krew? Co Pani sądzi o inicjatywie? Super, bardzo mi się podoba. Dlaczego? Tylko łatwy dostęp, także nie trzeba szukać, można spokojnie sobie w niedzielę podejść i zrobić to, co powinno się zrobić. Jest stres? Nie. Co sądzi Pan o inicjatywie oddania krwi? Bardzo dobrze, że to jest tutaj akurat, bo w naszym krwiodawstwie dużo oddaje krew, więc bardzo długo się ją czeka do oddania krwi niekiedy. Rozumiem, że nie pierwszy raz Pan oddaje krew. Nie pierwszy raz. Ile razy już? Nie wiem. Muszę zobaczyć w książeczkę. Pierwszy raz Pani będzie oddawać krew? Tak. Co sądzi Pani o inicjatywie? No, bardzo dobre to jest. Dlaczego? No, bo dużo ludzi potrzebuje. Wspólnie z Panią Dorotą Hałat podjęłyśmy taką myśl, że ponieważ brakuje krwi, zawsze jest jakiś niedobór krwi, że my jako kobiety zrobimy coś dla siebie i dla innych osób. I z okazji uczczenia stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety zorganizujemy taką bardzo pożyteczną akcję. Nie stawianie pomników, nie jakieś inne, powiedzmy, mało przydatne, mało wymierne zrywy, tylko coś bardzo praktycznego, co może służyć wszystkim mieszkańcom regionu. I dzięki też aktywności pani Doroty udało się zmobilizować dużą rzeszę kobiet. Zainteresowanie było bardzo duże. Tu muszę podkreślić i również wśród nas pań już, powiedzmy, w pewnych latach. Ale chciałyśmy szczególnie zainteresować młodzież, młodzież dorosłą powyżej 18 roku życia, bo tacy mogą oddawać krew, ponieważ młoda krew jest najlepsza. Po 60 roku życia już, powiedzmy, krew nie jest od takich osób pobierana. Ale zainteresowanie młodych ludzi, uświadomienie im, że oni mogą coś zrobić, dać ten dar rzeczywiście życia, bo krwi się niczym nie zastąpi, jest dla nas takim radością i taką bardzo wymierną naszą akcją. To jest po raz pierwszy z powodu takiej
rocznicy, nazwijmy to w ten sposób, że to jest właśnie pierwsza akcja z powodu uzyskania, stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety, aczkolwiek akcje krwiobusu odbywają się stale. On jeździ po województwie i tą krew ratującą życie zbiera. I zachęcamy również innych do podejmowania tego typu akcji. A poza busami gdzie jeszcze można oddać krew? W stacji krwiodawstwa. Tutaj w Szczecinie też. Nawet rozmawiałam tutaj z szefem akcji krwiodawstwa, z doktorem Jaroszykiem, że osoby, które nie będą mogły oddać dzisiaj krwi, mogą zgłosić się tutaj do stacji krwiodawstwa w Koszalinie i będą mogły tą krew oddać. Najlepiej wtorek, środa, czwartek. Nie w poniedziałek i nie w piątek, bo wtedy są krwiodawcy i inne prace w stacji. Oczywiście zawsze można, ale najlepiej właśnie w te dni. Także kto nie zdąży dzisiaj, to zapraszamy do stacji krwiodawstwa w Koszalinie, gdzie na pewno będą przyjęci z radością. Czy będzie Pani oddawać dzisiaj krew? Taki mam zamiar, ale nie wiem, czy się będę nadawała. Co sądzi Pani o inicjatywie? Bardzo dobra i powinna być częściej organizowana, nie tylko dla kobiet, ale dla wszystkich. Co sądzi Pan o inicjatywie? Bardzo dobra, oddawałem przez 20 lat, potem przestałem, no i dzisiaj akurat jest okazja, powtórnie oddam. 100 kobiet na stulecie niepodległości. Czy inicjatywa jest słuszna? Bardzo słuszna. 100 kobiet nie tylko. Zapraszamy tutaj również panów, którzy chętnie przychodzą, jak widać. Zainteresowanie jest świetne i bardzo nas to cieszy, bo wiadomo, krew to życie i na tym nam najbardziej zależy. A akurat fajnie, bo stulecie nabycia przez kobiety praw wyborczych jest to ogromnym, ogromnym sukcesem. Jakie kategorie trzeba spełnić, żeby móc oddać krew? No, niestety trzeba wypełnić dość dużą ankietę. Tych punktów jest, trzeba być po prostu zdrowym pod każdym względem i to jest warunek. Czy pierwszy raz będzie Pan oddawać krew? W krwiobusie pierwszy raz, a tak to już od prawie 15 lat oddaję. Czy takie inicjatywy są potrzebne? Ja uważam, że potrzebne, bo ja mam akurat bardzo rzadką grupę krwi B-, więc miałem przypadek, że lekarz dzwonił do mnie na telefon, żebym przyszedł oddać, ponieważ był jakiś poważny wypadek, a nie było mojej grupy krwi w szpitalach nigdzie. Inicjatywy są potrzebne? Tak, bardzo. Bardzo to pomaga innym ludziom, także zachęcamy.